Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, dzisiaj mija dokładnie pół roku rządu Donalda Tuska i przytoczę takie krótkie podsumowanie. CPK stop, atom stop, inwestycje na Odrze stop, terminale zbożowe stop, Izera stop, rządowy program inwestycji strategicznych stop. Za to ucieczki inwestorów z Polski, upadki wielu fabryk, pracodawców, rekordowy deficyt budżetowy, ogromne problemy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zahamowanie wywiązywania się z umów ramowych z USA, z Koreą Południową, mrzonki proniemieckiego rządu o współpracy z Niemcami, Unią Europejską w sprawie europejskiej kopuły, wytworzenie chorej atmosfery wśród polskich obrońców granicy, którzy tak naprawdę nie mogą bronić siebie, nie mogą bronić Polski. Prokuratorski zespół do spraw ścigania polskich bohaterów broniących naszych granic. Osłabienie kontaktów MON z Departamentem Obrony USA. Zwijanie polskiej grupy zbrojeniowej. Pytanie, czy były kłamstwa i ukrywanie przed opinią publiczną niewygodnych faktów w sprawie śmierci żołnierza i zakutych w kajdany żołnierzy. Obsadzenie służb specjalnych ludźmi z czasów resetu z Rosją. Zniszczenie, nielegalne obsadzenie prokuratury krajowej. Walka na linii prezydent-rząd. Czystki w sądach z niezależnych sędziów, obsadzanie ich kastą sędziowską sprzyjającą władzy. Szczególnie sądów karnych tutaj w Warszawie, z których chcą zrobić posłuszne organy prześladowania opozycji. Zniszczenie powagi Sejmu przez marszałka Szymona Hołownię. Przyjęcie paktu migracyjnego i potajemne przygotowanie miejsc dla migrantów, zwijanie lokalnych inwestycji, powrót do Polski dwóch prędkości, zniszczenie mediów publicznych przez siepaczy Sienkiewicza, zniszczenie wielu propolskich instytucji kultury, zwijanie nauki historii, zatrzymanie tematu reparacji wojennych należnych Polsce od Niemiec, ostry zwrot w lewo w prowadzeniu polityki historycznej, próby wprowadzenia zabijania dzieci na życzenie, próba wprowadzenia wszelkimi metodami tabletki dzień po dla kobiet i młodych dziewczyn. Znaczne osłabienie relacji polsko-amerykańskich, znaczne osłabienie polityki transatlantyckiej, znaczne osłabienie Grupy Wyszehradzkiej, praktyczne zniszczenie idei Międzymorza. Polska stała się regionalnym przedłużeniem polityki europejskiej Niemiec, praktycznym niemieckim landem. I krótkowzroczne stawianie na Niemcy i obrzucanie błotem niektórych liderów konserwatywnych z USA i Europy. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko chcę powiedzieć, panie pośle, że...